żeby nie było, że on go napompował całego. Weź mnie, nie wkurzaj. To ja napompowałam ta, pół. To, o, nie, to napompowałaś. Nie, pół, pół napompowałam. Weź. Kto ci napompował tego? Kto ci Tato. Teraz tato kończy. A kto wcześniej pompował? Mama. No, będziesz pływał na marszalu? Lecisz, ojciec. Lecisz, ojciec. Może on teraz... Tak brzydko. Być kochany tatusiu, tu muchaj. No co? Tak trzeba mówić ładnie. Pompaj, pompuj. Ale ty, tato, jesteś wredny, wiesz co? Czemu? Chciałem do wody dobić. No, coś się nie pykło. Dasz radę wejść? Skacz! Nie dam. Skocz na to. Dasz radę wejść? Wow! Ekstra! Teraz możesz się po tego, rączkami o ten, odpychać w wodzie. Dwoma musisz, połóż Spidermana. Do środka, połóż i tak o. No, dawaj. Będzie gleba. Nie, nie będzie. O! Ekstra! Ja mam tutaj twoje, zobacz. Rekinki do nurkowania i statki. Bierzesz? Nie, do mojego pontonu. Do twojego pontonu? Będziesz pływał z nimi? No. To dawaj, bierz. To są tego, rekiny do nurkowania. Rzucasz je. One mają taki specjalnie taki kolor. Albo chyba jeszcze jeden rekin. Czerwony. Gdzieś został zgubiony. Nie, to nie było. W domu chyba został. A statki bierzesz swoje? Ale słuchajcie, Maksiuta już jest taki fajny. Oj, bam, się zrobiło. Tak fajnie już jest duży, że on już sobie sam tutaj wszędzie śmiga. Nie no, oczywiście nie te, na te rury sam nie chodzi, tylko z nami. Ale właśnie tutaj po całym placu sobie sam pływa, ma rękawki. To jest taka dosyć fajna, płytka woda. A my sobie siedzimy na leżaczkach, więc w końcu jest już na tyle duży, żeby mógł sobie sam latać. No, co ty rzucasz? Wróciłam na chwilkę do pokoju, żeby się troszkę schłodzić i zadzwonić do moich dziewczyn, bo powiedziałam, że próbowały się do mnie dodzwonić, a na basenie tam w ogóle nie ma internet. Znaczy jest tak internet, ale co chwilę się wyłącza, włącza, wyłącza i zobaczcie, przychodzę i zobaczcie, co pani sprzątająca tutaj zrobiła na naszym łóżku po prostu. Śmiech, patrzcie. Zobaczcie, Maksia okularki wzięła i położyła na takim łabędziu. Zrobiła, zostawiliśmy jej 5 euro, ponieważ przez ostatnie 2 dni żadnego pieniążka nie zostawialiśmy, więc stwierdziłam po prostu, że taka rekompensata za te 2 dni, których nie dawaliśmy żadnego pieniążka. Ale zobaczcie, no to jest sztos. Jeszcze położyła te okulary. To jest, słuchajcie, hit. Zazwyczaj jest tak, że jak właśnie nie zostawi się jakiegoś pieniążka, ani nic, no to wiadomo, panie sprzątające ładnie posprzątają, pościelą ładnie łóżka, ale zawsze jak da się właśnie pieniążka, to robią złe. Jak to w ogóle wygląda, mega zarobiście. To właśnie biorą i robią takie właśnie jakieś łabędzie, jakieś statki nawet robią, także mega, mega miło, fajnie. Sztos. Przyszła, słuchajcie, śpiąca królewna. Która dzisiaj spała do której? Co? Do 12. Do 12, bez śniadania, ale kochana siostra przyniosła jej placuszki. Znowu dzień drugi, placuszki, pozdrawiam, dzień drugi. A Maksiulka? Bawi się z dziewczynką. Bawi się gdzieś z dziewczynką, zaraz tam pójdziemy do niego. Zobaczymy. Ło, co ty tej dziewczynce robisz, co? Bawimy się. Bawicie się? Chowasz się? Chowamy się w zimę. Tak? Zimna tu jest woda? Zimna tu jest zimna. Tu jest zimniejsza, co? Max to chwilę ma jakieś koleżanki, kolegów. Tak? Ale tu nie ma, nie leje się już woda, to jak ty chcesz zjechać? Nie! Zjedziesz? No, bo jest kopia. Tak? Mamo. No, dawaj, pokaż. Uważaj, Maksiulka. No, dobra. Wow, ale zjazd! Zjazd!
Super. Ej, w ogóle nawet się z wami nie przywitałam, tak więc dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. To jest dzień który? 182. Tak, no na pewno. W każdym razie to jest chyba piąty albo szósty dzień, już straciłam całkowicie rachubę czasu. Wczoraj nie nagrywałam, ponieważ znowu dziś wczoraj siedzieliśmy praktycznie cały dzień na basenie. Zobaczymy, jak dzisiejszy dzień będzie, czy będziemy też siedzieć na basenie, czy nie. I trochę się stresuję, bo tutaj wszyscy się lampią. Ale dobra, w każdym razie wczoraj moi rodzice pojechali na Kapadocie. Mój tata wziął GoPro, więc w kolejnej części tego vloga będzie właśnie mój tato go prowadził, bo właśnie dałam mu GoPro, powiedział: tato, coś tam ponagrywaj do vloga i w ogóle, tak więc jestem ciekawa, jak sobie poradzi. Zresztą, ile będziesz miała cięć? Co? Ile bym miała cięć? Nie, czemu? No bo fragmentów do wywalenia. Czemu? Nie? A co, myślisz, że ci nie da rady? Da rady, tylko no, że czasem może coś powiedzieć niestosownego. Tata? Nie. Ta? Ja bym się bał dać kamerę. Nie, no fajnie. Fajnie, bo wiecie, to będzie też taka jakieś, to będzie też takie wspomnienie dla nich. Będą mogli sobie, wiecie, odpalić vloga i sobie pooglądać. Mam nadzieję tylko, że nikt mi nie schakuje znowu konta. Tak jak było to z tamtym kątem właśnie, bo nawet nie mogę wrócić do swoich vlogów z Turcji z tamtego roku, bo były one właśnie na starym kanale. Także dzisiaj chillujemy, czekamy jeszcze na moją Paulę. A i w ogóle słuchajcie, jutro moja mama ma urodziny. Ile mama w ogóle kończy? Co? Ona tak pięknie młodo wygląda, że my nawet nie wiemy, ile lat kończy, co nie? No, najlepsze wytłumaczenie. Czekaj, 77 rok, mamy 22, 77, to 23, 20, 45 lat kończy. 45, tak, no to 45 lat mamuśka jutro kończy, ona to w ogóle jest dobra, bo słuchajcie, ona co roku spędza wakacje właśnie gdzieś za granicą, więc ta zawsze jest załatwia, wiecie, taką kolację, więc jutro też na tą kolację pójdziemy. Mam dla niej prezent i również chcę jutro właśnie polecieć z nią tym, jak to się nazywa? Paralotnia, taka coś takiego. Także będzie jutro fajny dzionek. I moi drodzy, wybiła godzina 13, bo chyba jest po 13. Gdzieś, Misza? Chodź, chodź. Tak to... No czekamy, daj łapkę, daj. I to jest teraz ten moment, kiedy idziemy właśnie coś zjeść, czyli praktycznie my tutaj tylko leżymy, boczymy się i jemy. Masakra, co, ale ja naprawdę już bym wróciła do tych paznokci, bo ja jestem taką osobą, że wiecie, że lubię po prostu sobie popracować, pomęczyć się w domu przy garach, a co? Najpierw narzekam, a jak mam teraz dobrze, to też narzekam, także jestem kobietą, której nigdy nie dogodzicie. Nikt nie dogodził, może tak. Dobra, w każdym razie idziemy zjeść sobie pizzę, idziemy zjeść jakieś frytki, fryteczki, pizzę, jakieś arbuziki i coś, znowu należy. Melony. Melony? Tak. Zjesz melony? No dobra. I co, masz miks? No. Ananas z wisienką, tak? A tu zobaczcie, jest takie kolejne miejsce, taka miejscóweczka, tutaj w ogóle zazwyczaj jest tak pycha. Tak bardzo spokojnie, bo tutaj mało osób jest. Zazwyczaj jest tam ich narąbane, bo tam jest dużo tych właśnie barów i tego wszystkiego. A tutaj jest, zobaczcie, taki jakby chill. Nikogo nie ma. Jest tak, wiecie, spokojnie, cień, widok na morze, szum fal, więc jest bardzo, bardzo fajnie. Pola teraz poszła po jedzonko i za chwilę przyniosę. Ściągaj. A co będziesz jadł? Pizzę? No. Ty chyba lubisz tą pizzę, co? Jak wrócimy do Polski, to już będziemy żygać tą pizzą. Będziemy żygać pizzą, frytkami i wszystkim. Będziemy zupę pomidorową jeść. Mam ochotę tak na zupę, że szok. I standard. Zdrowe jedzenie. Te krążki są mega dobre. Co? Na tobie. I Maksiulka, oczywiście owoce. I zaraz pójdziemy na lody jeszcze, tak? W kubeczku. Nie chcesz lodów? Chcesz lody czy nie? Nie. No jasne, jak to jest? Czekoladowe. Czekoladowe? Trzy kolory? Czy nie? Dużo kolorów. No jasne. Jaki smak? Stopiło się to, nie? Bo jest taki upał. Bo ja lubię topione lody. A lubisz stopione, jak są? No.
No to dobra. Popatrz, to pomyśle. No wiem właśnie, widzę. Masakra. Donka, jak coś to jest muzeum mydlane. Pan ubija woreczki z butów, wydajemy. Tak zwane ugniatanie kapusty foliowej. Teraz, drodzy widzowie, idącia, idziemy do karawanseraju. Sprzedamy mamę. Ciebie sprzedam za wielbłąda. Ja cię wymienię za gołębia. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.